Ja też. Ello, ello! Z tej strony kapitan Brady. Dzisiaj same gramy dawno niegrany tryb, czyli te. Ze mną jest Diabeł, Hadysiak, Paweł, Adzisław i Plagus. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Siema. Dobra, no to chyba będziemy musieli zacząć. Zaraz zostanie wybrany morderca. Yeah! Zobaczymy, kto nim będzie. No co? I okazało się. Ktoś mi zabrał ten pistolet. Że był Hadysiak! Czemu to? Albo Paweł! Nie! Paweł, stop! Paweł, zabiłem. Jednak Hadeś, Adzisław, przepraszam. Co ja? Ej, wszyscy na głowie nie zginęliście. Nagle zielony zaczął do mnie strzelać i mówię sobie, dobra, to zabiję go. No i to nie proszę, ja, spoko. To tak, gdzieś tutaj grasuje morderca i to był Adzis, który współpracował z Adzisławem. Diabeł jest detektywem. Nie, no, Diabeł, to jest morderca. Widzisz tego pedała? Ale patrz, ej, sprawdź tutaj, ej, panie Diabeł, proszę sprawdzić tego. Zobaczysz pan, że to jest morderca. Ej, w ogóle wiem, jak się wyrzuca amunicję, ale beka. Ale czym się gdzie była? Jest jeszcze Hadesiak? Hadesiak? Co, ja tutaj gdzieś się zgubiłem. O nie, mi się nie nagrywa w ogóle, poczekajcie. Panie Plagus! Witam was, teraz macie ekran z gry. Wow, tak mi się dobrałem. A co, nagrywałeś tylną kamerkę? Golfa dalej nagrywałem. Tylną kamerkę. No cóż, sytuacja to tak. Ło, Hadesiak. Co to było? Hadesiak, byłeś słaby. Ja miałem jakąś broń, nie wiedziałem, co to jest w ogóle. Byś mi tam pomógł za plecy, ja kurde. To było wsparcie. Za diabeł, man, detektiv. Ależ mi pomógł, jak strzeliłem w łeb i mi się skończyła amunicja. Widzisz? No nieźle, nieźle, nieźle was, ale nieźle rozwaliliście. Po prostu miałem jakąś broń. A wiesz, może czy da się tam tą bramę otworzyć z tym zwierzątkiem? Proszę cię, ja wam wszystko, da się? Ja wam wszystko zaraz wyjaśnię. No właśnie nie wiem, bo jeżeli on tam stoi, to chyba jakoś by się dało. Myślę, że gdzie ludzie? Kolejna runda? O. A może ten, może traitorzy mogę? Nie wiem, no byłeś. Dobra, czas na kolejną emocjonującą rundę. Tym razem, panie Adzisławie, proszę nie reagować tak. Pamiętaj, że ty jesteś mordercą, ale ty musisz być ostrożnie podejmować swoje decyzje. Ja myślałem, że Deagle strzela, jak strzeli ci w głowę, to od razu się zabija, ale no niestety to nie ta gra. Chciałbyś. Chciałbyś, frajerze. Nie ma nawet czym się kupował, bo ja zapomniałem. Pod C się kupuje, jak jesteś mordercą. Kurde, no to mam rifle, mordo. Jest okej. Dobrze. Jestem innocentem. I ja siema, innocentu. No, ej, nie wierzę mu. Centu inno. Byłem przed chwilą tym. Że Paweł jest... Też jestem to tam jest. Hadesiak, chodź, pokażę ci coś. Ja ci wierzę. A mogę ci ufać? Wierzę ci. Ja też mi tak. Wierzę. Dobrze, ufam. Ej, uf. Patrz, już do Pawła strzelać, bo jest podejrzany. Aka kadabra, poczekaj. To chyba się... Jestem... O, udało się. U. Jak zwykle. Jeśli chcesz mnie zabić, to ostatniego. Ja szanuję cię. Tu są okna. Ja ci mogę pomóc. Nadzisław mi coś śmierdzi kupą. No, tam jest wieża ładna taka. Ciekawe miejsce. Coś stało? Naciśnij ten przycisk. Co się dzieje? Ja się boję troszeczkę, wiesz? Coś tam wywaliło w powietrze. Okay. Gdzie? Ale to gdzieś tu wybuchło, przy tych skrzynkach, nie? Sprawa, muszę przyznać. To mi się wydawało. Ciekawa sprawa. Zlaga, co się bardzo interesujesz, co? Nie, no ja w tym słowu przecież stałem cały czas. Czekaj, słyszycie to? Co to jest? Słyszycie to? Co się dzieje tam na górze? Kto się nie odzywa w ogóle? Bladeuszu? Jak się nie odzywam? Nie odzywasz się w ogóle, teraz się my tu jesteśmy wszyscy, przecież cały czas rozmawiałem z Hadesiakiem, co wy za głupoty gadacie? O, tam jest. Ej, patrzcie, może jestem po prostu... Gdzie on jest? Może. Co, czemu we mnie strzelacie bez powodu? To jest takie, ciekawe kiedy się skapną, oni mnie teraz nie słyszą. Ale ciekawe kiedy się skapną. Ale nie strzela się bez powodu, to jest gra. Ale ja stawiam, że ale nie masz dowodów. Ale nie masz dowodów, to nie strzela się bez tego. No, czemu byłeś poraniony? Tak, go chyba zlikwidować, bo. No ale nie bez żadnych argumentów mnie zabiłeś. Patrz na dziorowskiego, on zabił go. No to był traitor. Zabijmy tyle tybisia. Był traitor? Aha. Tak, nie odzywałem się przez jakiś czas, co myślałem, że się skapniecie. Nawet się nie wychylał ani nic, on go wziął i zabił. Nie zauważyli Hadesiak, że nie żyjesz. Był za cicho. Jeszcze tak pisknąłem przed śmiercią, nie myślałem, że ktoś się ogarnie. A jeszcze jak na niego namierzyłem, to miałem już połowę życia, nie? No. Wait a minute. A tam na dole przypadkiem nie ma zombiaków? Patrzcie, tutaj jest guziczek. A nie, dobra, ktoś się... Oj, sorry Paweł, sorry! Chciałem zajebać pladze, chciałem zajebać plagę z traitorem. Strzelajcie do plagi. Czemu chciałeś zabić? Plaga jest traitorem. Co to ma być? Plaga jest traitorem. Ja jestem innocentem, a Adzior zabił tego, Adzior zabił traitora. Mówię ci, zaufaj. Ale traitora też mógł zabić. Nie, ale Plaga był bardzo zainteresowany, wierzę ci. Chwili go, przecież on strzelał od razu do nas, nawet nic nie gadał. Paweł, ja próbowałem Plagę trafić, posunąłem się w prawą stronę i ty dostałeś w góry koszetem. To w ogóle jest za opcja. Dobra, zaufaj mi, Paweł. Jakie gnojstwo.
Zaufaj nie, bo Plaga bardzo się interesował, co chwilę pytał. To jest podejrzane. Właśnie o tym mówię. A, na pewno. A co się tak, a Dziorek zabił, a jestem inny. O nie. On jest za tym tym. O, jest tu. Gdzie jest ten sprzedawczy. Widziałem. Przedawczy. Nie żyjesz? Jest, za budynkiem jest. Właśnie. Ja już was muszę zabić, nie dajecie mi wyboru. Jak musisz? Czyli jeden. No, muszę, bo strzelacie wszyscy. Plaga, nie może uciekaj przez dach. Zabili mnie. Widzisz? Co za akcja? Ja wiedziałem, że Blady jest. Drogą dedukcji, ja ci dałem. A Blady miał powiem tak, to Plagi już bym na początku powiem, bo zaczął pytać, nie? Co się dzieje? Gdzie cię wybuchło? Co? No bo wybuchały rzeczy, bo je włączyłem. To jest tak, są dwa tipy a propos tych dwóch śmierdzi dupców. Blady siedzi cicho, tak, się odzywa czasami pojedynczym słowem, a Plageusz... O, może wsadzić ci palca w dupę, może w tą stronę. On jest taki zaciekawski. Ja nie mówię o żadnych palcach w dupie. Ale wy jesteście. Ale wy jesteście śmieszki. No, głuptaski. Głuptaski. A ja bym chciał być teraz traitorem, bo muszę coś zobaczyć, czy tam to się da zrobić. No. No, jasne. Ale da się zrobić? Tylko, ale Hades wie, o co chodzi. Wiesz co, wiem na pewno, że jest dziura, w której są zombie. Ale wiem nie, na pewno, że są tutaj tajne przejścia. Tak, to jest mnóstwo super... tajnych przejść. Całkiem spoko dziura, jak są tam zobaczyć. A może tam to trzeba przestrzelić tą bramę? Może nie jest tajna dziura. Dobra, jak to się otwierało, bo wcześniej ktoś to otwierał. Jestem detektywem. Ja jestem totalnie niewinny. Nie, to. Nie wiem, że Paweł jest na samej dziurze. Ten, Plaga, chodź ze mną, mogę tobie ufać? Chodź tutaj. Jasne. Mogę to Plaga, muszę ci dać, chodź tu szybko, Plaga. Tu jestem, chodź tu. Ej, jak on się otwiera ten? Wejdź. Co tu robimy? Może tu jest rzeczy! Jakoś to... No i Paweł! Jesteśmy bezpieczni! Plaga! Tu nam nic nie zrobią! Zapamiętałem ich! Dobrze, Paweł, że... Ej, czemu strzelacie? Bez powodu. Ej, czemu mnie zabiliście? Paweł nie żyje na pewno. Ale patrz, ile tu jest rzeczy! Przecież my możemy tu siedzieć i się bronić non-stop. Gdzie ty jesteś? Plaga! Ja jestem detektywem. Diabeł, chcesz być moim tym? Ty jesteś? Tutaj. Diabeł, stój! Plaga, chodź tutaj! Ej, nie Diabeł! Podejdź do mnie, podejdź tu! No. Patrz, ej, ufam patrz. Ci! Podejdź jeszcze dobrze. Bliżej, jeszcze dobrze. Bliżej, jeszcze patrz na to! Chodź i zajebiemy! Ale weźmy iść tam! Ale fazo! To jest pułapka! Plaga, to jest pułapka, mam pomysł! Ej, coś tu śmierdzi w ogóle! Wiem, o co chodzi! Oni tam są, nie? Gotowy jesteś? Dobra! No, otwieraj! No, dawajcie! Co to było? Jeszcze krata jakaś! Czekaj! O, tą kratę! Zabili go od razu. Kto to za zabijanie? Wiedziałem, że... Czemu ja zawsze ufam traitorowi? Ja wszystkich wyrżnął. Zły diabeł. Ja zawsze... Ja nie byłem zdrajcą. Ale ja byłem diabełem. Ja zawsze ufam traitorowi. Ale Kadysiak, za każdym razem jak mi nie ufa, zawsze jestem innym. Tak, za każdym razem. Tak, ja to wiem. Raz mi zaufałeś. Ja nie chciałem zabijać tego Bladeusza, bo fajną miejscówkę znalazł. Mówię, kurde, muszę to zobaczyć, nie? Nie będę go zabijał. A ja wiedziałem, dlaczego, dlatego sobie spokojnie każdy, wiesz, tam znalazłem, ty się zamknąłeś, ty to jest Blady, to mówię, a chust, wiem, że go zabijesz, nie? No. Ale mówię, no tak sądziłem, że ty jesteś tym właśnie mordercą pieprzonym. Chyba jest ta miejscówa. Czekaj, bo to, że diabeły jest mordercą, ej, tak? Dajcie mi tam wejść. Ja tam sneaky fucker, wiesz. Ty podstępny gnoju. I Paweł. Daj wejść tam. Dobra, Dziurowski, ty jesteś teraz kim ale będę. Ale jestem fioletowym. A, to tutaj Dziurowski się zamknął. Widzisz? Ja potrzebuję za zamykanie się. Jestem innocentem. Jestem detektywem. Jestem innocentem. Ja cię kręcę, ale peszek. Dobra, czas odkryć jakieś kolejne magiczne miejsca tutaj. Ej, mam pomysł, zróbmy dzisiaj Melo. Nie był. Na starcie bym cię sprzątnął za tamte, ale. Nie. Ale gdzie jest Melo? Musisz iść z tego dachu. Chodź, tak, gdzie jest Melo? To była moja rola. Ej, ale to potrzebuję. Kurwa, zabij go! Oj. Coś tam się dzieje. Co to było tutaj? Otworzyj. Ja był najlepszy refleks nasz. On wyrzucił takie... Jakiś ten, jakaś sieka tu była. Cześć Rzeźka. Ale żeby nie było, nie tylko ja jeszcze żyję, bo ja jestem niewinny, naprawdę Plago. Na pewno ktoś jeszcze żyje. No jeszcze ktoś żyje. Odej mocy matematyki. Nie no, trzy osoby są tu tylko. Nie strzelaj we mnie, ziom! Jestem niewinny, głupcu! Co to było za pułapka w ogóle? Jeszcze jedna osoba nie żyje, no litości! Nikt się nie odzywa. Ty, to były drony! To znaczy, że jest podstępny. No, ale zajebiste. Ej, bo to ja to wziąłem jednak. Widzisz, Adzisław jeszcze żyje, ale... Jak to też się gadasz? Nie, Adzisław nie żyje. Otwórzcie bunkier otwórzcie. Dobra, może jak umarliśmy, to tak. Nie możemy otworzyć bunkier. Z zewnątrz. Nie możemy z zewnątrz otworzyć bunkra. Z zewnątrz otworzyć, wszyscy nie żyją. No właśnie.
Dyrzek wygląda jak masarnia wygląda ten bunkier. Co nie? Krwawa jadka. No nie zabijaj mnie, kurde! O nie, przegiąłeś. To gdzie on jest? On żył, no czemu powiedzieliście, że nie żyje? Przecież nikt Paweł nie mówił. A nie, on miał ten, pewnie użył tego jak to się nazywa, fejkowej śmierci. Ale przecież... Fejkowej śmierci tak, użył. Ale Paweł przecież nikt o nawet Pawle nawet nie mówił. O ty dziadu śmierci, co zrobił? Idź do auta, blady, idź do auta, tu. A może pójdziemy na dyskotekę zaraz wspólnie, co? Ale on tam nie wejdzie, bo to jest traitor room, stary. Nie, da się tam wejść normalnie. Ale da się tam chyba normalnie wejść. Chyba, że na traitorze jest wyłączone, bo wcześniej na rozgrzewce ja wchodziłem tam na dół, nie? No nie, jest normalnie, mówiłem, żeby pójść do dyskotek. Dobra, Paweł, co tu się dzieje? Musicie się znaleźć teraz jakimś cudem. Wow, ile schrony tu są. Tak no, się to teraz jestem fakt. Bezpieczny. Albo dobra. No to powodzenia, na pewno się znajdziecie i zabijecie. 100%. Weźcie może tam ten, nie wiem, zróbcie spiknięcie na środku nie, czy coś. O nie, tego już za wiele. Dobra, dobrze się robisz. Paweł! Blady się dozbraja. Poczekaj, zastanawiam się, o, to sobie weźmiemy. A Dziur, tak w ogóle wiesz, jak uzbroiłeś tą, te drony wtedy, to one by ciebie też zabiły? Ja wiem, ale bo ja chciałem, wiesz co wziąć, chciałem wziąć bombę, która wybucha. A Paweł, on za tobą nie idzie, ty go musisz zabić. Ale powiem ci, diabeł, że chciałem na samym wstępie go strząknąć, nie? No widzisz? Bo ja to ale... mam zawsze przeczucie, ale nigdy go nie wykorzystuję. No, zawsze cię myli. To... Tak, ale tak. Wy się nie szczaliliście coś szybko z tą bombą, bo ja tak rzuciłem. No właśnie tak ja mówię, jak się patrzy, tak jakby ten... Tak jak się patrzy na bombę i takie... ja mówię, o kurwa. I chyba... No, ale... taka, bo, a co wyście zrobili w ogóle taką masakrę tam? W ogóle diabeł, ja tobie chyba zmanie sprzedałem, nie? Siedzimy sobie we trójkę w bunkrze? Ten wyrzucił tego bombę z manhakami, a my się tak patrzymy na nią i tak... No nie, jak się minęli. Po 10 sekundach patrzenia się na bombę tak... O kurwa, to jest bomba. Jak ale w ogóle tak, umrę. Muszę powiedzieć, że... Panie Pawle, panie Plago, gdzie ty żeby jesteś? Mi nie ufać. No ej, no tobie? Tobie? W sumie, ja się oczy chyba nikomu nie ufać w tej grze, nie? Weźcie się spotkajcie na środku czy coś, nie? Najlepsze jest tym to, że żaden na mapie nie kampi, a nie mogę się znaleźć. No, spotkajcie się na środku na środek, ulicy, do wieży wysokiej. Wiecie, to jest najśmieszniejsze, że się wymieniacie się miejscami, nie? To było śmieszne. Bez kitu. Ej, Paweł, wróć tutaj, tchórzu. Paweł, wróć tam, gdzie robiłeś dyskotekę laserową. Ja do ciebie idę, a ty wracasz. Typy, chodzicie od bunkru do bunkru. Co nie? Od baraku do baraku. Serio? No, przy dyskotece, ale daleko, na razie cię nie zestrzeli, jeszcze jesteś czysty. Nie, no już jest brudny. Już jesteś. Pięknie. No, jak pojedynek tych. Znaczy, na 3 minuty Paweł przegra, więc... Ja sobą. Robię soundtrack. Co? Soundtrack. Oho. Widzę, że pan Bladeusz jest fanem lisem. Kombinator. No i znowu się zgubią. Nie, czekaj. Czy to będzie ten... Nie, to nie. O. Aha, bo tu jest wejście, kurde. A jednak... Słyszałeś to? Patrz, da... Patrz, nie gadajcie, bo nie słyszę. Para. Wyłącz sobie latarkę, Bladdy. Widać. Dobrze. Patrz, patrz jakie podejście. Patrz jakie. Wow. Nie. Pozamiatane. Ale jak się skradał, nie? Nawet się nie spodziewał tego. Nie spodziewałeś się tego. No nareszcie, długo się bawiło. Jak rak piersi atakuje z zaskoczenia. Tam jeden martwy, tyle tu byś leżał. Ty użyłeś Death Fakera? Nie, no przecież Adziorowski jest. Jest zielony. A, Adziorowski też jest tyle tu byś. Tak, on jest zielony. Faktycznie. Ej, ty Plagusie, mi nie ufałeś, to nie. A ci tłumaczę, że jestem niewinny. Ja bym, wiesz co, musimy nad refleksem popracować. Zabił dobra, mnie dobra, chodźcie teraz wszyscy na melanż. Wiecie co, za mną. Wszyscy tam zginą, nie? Może bronię sobie najpierw weźmy, dopiero idźmy na melanż. Wszyscy na plac główny. Na główny plac? Na główny plac. Proszę przyjść na główny plac, bo będziemy dzisiaj na melo. O ty dziadu. Dobra, wszyscy na melo, za mną. Na melo. Elo, melo. Proszę się nie strzelać. Nie zabijać się, proszę, powiedzieć. Dobra? Szacunku trochę. No. Później się zabijemy. No, nie zabijać się. Do nie ma problemu. Jestem detektywem! Chodź! Do wesołej windy! Już, wchodzić do środka. No już, idę. Wchodzić! A możemy dwójkami jechać? Dlaczego dwójkami razem? Nie, wszyscy razem natychmiast! Jeśli traitorowi kamikadze się ten odpali, no to... Nie mam używania kamikadze podczas melanżu! Wchodzić! Wchodzimy! Nie używam, to jest zakazane! No wchodzić! Kamikadze jest bardzo dozwolone, ale tylko w kieliszkach. Ej, moment, Zaczek, pan zapomniał o mnie! Co? A ja? Halo?
Co tam został? Tam został. No nie wiesz, że zostawili. I Paweł. Paweł, ty jesteś mordercą? Jesteś, no tak to myślałem. No nie no. Wow! Losowe zabijanie i tyle. Nie zdążyłem się wybuchnąć. Wiedziałem, że bomby miałeś. Paweł, ale wtedy panie Pawle byłeś podejrzany, bo nie chciałeś wejść do windy, a to było podejrzliwie strasznie. Właśnie, ja nie wiedziałem, że się refleks teraz to się dowiedziałem. A jak to się to... naprawdę krzyczał? Ja to się byłem. Plago, i że tak powiem, jak to się stało, że cię złapali na. Jak krzyknąłem Allahu Akbar i mi w tym momencie zabił ktoś, nie? Adzior miał refleks, nie? Uratowałam dupy. Było tylko tak Allahu Akbar i puf. Dostał kezę, no nie? To wyszło. A już miał wybuchać. A wiesz co, mogłeś się odwrócić. Jakby ludzie we Francji mieli taki respekt, to inaczej by się na świecie układało, wiesz? O nie, to nie był dobry żart, wiesz? To był taki słaby. To nie. No dobra, byliśmy... I co, w końcu nie doszliśmy na melanż, bo ktoś przerwał... podróż! No i ty zabiłeś Pawła, nie? Przerwałeś. No. Bo się pozabijali w windzie, a miał być menaż. Prawda, oni mnie zabili, ja im nic nie chciałem zrobić. O, ale dzisiaj mam lepszy ten. Proszę się nie zabijać jeszcze, proszę się nie zabijać. No jeszcze nie będę. Dzisiaj rozkręcimy największy menaż w historii. Jak rozumiem, wszyscy przy głównym... Nie, proszę nie zabijać się jeszcze, dobra? Dobra, bo chcę rozkręcić dobry menaż. Nie zabijaj mnie. Dobra, proszę się jeszcze nie zabijać, proszę się jeszcze nie zabijać, bo chcę dzisiaj rozkręcić największy menaż w historii, dlatego puścić muzę! Poczekajcie, jak... A! Puścić muzę! Puszczasz muzę? Tam nie słyszę. Otworzyć zombie! Wow, gdzie jest zombie? Miasta śmierć! Jakie zombie, o co chodzi? Jest muza, rzeczywiście. To muzyka jakaś leci. To jest dziura jakaś. Dobra, poczekaj, czy te zombie nie... Nice call, man! O dobra, otworzyć zombie! Co za dyskoteka? Może się zaraz otworzą. Jak byście się dopuścili? Poczekajcie, że zombie są! Zaczekajcie, bo plany. Otwierać zombie nie zadziałał. Ej, ktoś tam zaraz lata sobie. Bloody, poleciał sobie, nie? Proszę się jeszcze nie zabijać, muszę wypuścić mój zombie. Mój lud mnie wzywa i poleciał. Open zombie. What we do? Otworzyłeś się zombie może? Jak on rzeczywiście z respi zombie, to nie. Ja dziękuję. Ale Bloody, czy tu nie ma przypadkiem dwóch takich miejscówek? Poczekaj. Ja tam są chyba zombiaki na dole ogólnie, tak? Tak. No, to są... Nie mogę iść na dół? Może wejść. Czemu zombie nie chcą się otworzyć? Nie wiem. Może. Nie, tu może je otworzyć musisz, diabeło. Mi się wydaje, że tu są dwie miejscówki, nie? Ciekawe. Ja stąd spiertalam. O, otworzyło się. Otworzyło się? Tak, zaraz za diabełem. Dobra, czas na igrzyska śmierci! Ale zombiów nie ma. Jak to nie ma? Są. Nie wychodzą. Są. Zostały w środku. Dobra, panie Pawle! Idź pan walczyć! Idź pan walczyć! Teraz sprawdzimy twoją wiarę! Czemu nie ma zombiów? Gdzie one są? Są! Trzeba szybko. Ale nie ruszają. Panie Pawle, do zombie! Jestem detektywem, motherfucker! Nie! To. Czemu go zabił? Co tu się dzieje? Biją! Nie strzelać! Nie strzelać! Walki z zombiakami będą! Najpierw mówi nie strzelać, a sam zaczyna strzelać. Ja bo agresywnie zatrzymałeś. Dzięki! Okurwele! Uciekać! Plaga! Skakuj do zombie, inaczej zginiesz! Ja dziękuję. Ja nie mam full HP już. Plaga, to jest dezercja! Ej, co to ma być? Kto do mnie strzela? To jest dezercja, Dzisław, do zombie skakuj! Nie wskakuję. Plaga strzela do ludzi, Dzisław. Bo to jest dezercja się nazywa! No mnie zabił po prostu od tak. Ej. To jest dezercja! Nie, no co to ma być? Nie no. Jeśli nie skoczyłeś do zombie, to znaczyło, że jesteś zdrajcą, proste. Prawda. Tak, tak to było, no ale tak po było. Ja po prostu się schowałem, żeby nie zginąć. No jasne, no ja bo jesteś zdrajcą, Radzisław. Ja ogólnie myślałem, że diabeł będzie, nie? No bo innocenci walczą o wycofanie. Możesz tą muzykę wyłączyć? Wyłącz, bo mi tam odcinek zakłóca. Zaraz wyłączę. Boże, co tu się dzieje teraz? Jakie ja lipo, tam z Hadesiakiem tam napierdzielam zombiaki. Co nie, to tam Bloody wszystkich wyszli. A on nas wystrzelał, nie? Biegał i zeszedł, wszystkie bo to się nazywało sam nie wszedł na dół, nie? Że tak powiem, jak ktoś nie słucha poleceń detektywa, który mówi, że trzeba walczyć z zombiakami, tak to się potem kończy. Chodźcie, poszukamy detektywa. Dobra, to teraz, kiedy już wyjaśniliśmy sobie wszystko, z tym co sądzimy, co sądzicie o tym, żeby pójść na imprezę w końcu? Chodźcie w końcu na menaż. No i chcesz tu M, dobra. O, co się dzieje takiego? Co tam się dobra, dzieje? Tak się składa, że znowu jestem detektywem. Wszyscy na melanż, natychmiast! Znikam! Ja już znam cię, detektywie. Robi ten magiczny przycisk. Siema, Dziorowski. Ej! Już, zabił mnie! Czemu mnie zabiłeś? Chodź. Aha, dobra. No o, jak mam wejść teraz? No dobra, masz farę. Widziałeś za dużo rzeczy, plaga. Co? Za dużo rzeczy widziałem. Zabił. Kiedyś jak spadł. Co się stało? Paweł spadł do szybowy windowego. Paweł, brawo, to windy nie było?
No nie, no zepchnął mnie. Tak, zepchnąłem cię, spadłeś. Ja już kogoś widziałem. Nie, no skądże. A, to jest Badeusz, ja już mówię, muszę do kogoś strzelić. Detektyw kogoś zabił, nie no luz. Nie no spoko, ja bym zabił. Fajny detektyw. Dobrze się spisuje. Jeszcze znalazłem jakiś podziemny przycisk. A, on chyba otwiera te zombie, tak? Nie wiadomo co on otwiera. A, ja taki mówię, ale jestem spoko, ziomek. Hello, bloody. Cześć. Co ty knujesz tu, diabełu? Nie, spróbuję to otworzyć, bo tam jest jakiś... O, jak ty zrobiłeś? No, na mnie. No, otwiera tu się. Nie mogę wejść tam do ciebie. O, mogę jednak. Detektyw, dobry ziomek. Detektyw. Kurde. Przepraszam, spoko, ziomek, się... spoko ziomek detektyw, tak zwany. Nie mogę się spoko. Oczywiście innocent. Zepnął. Powodzenia w takim razie. Adi, nie bij mnie. Zabiłeś dwóch innocentów, zostało ci tylko dwóch tych. Prosta matematyka, jak to się mówi. Dwóch traitorów zostało. Powiem tak. To mówisz, że nie ma co udawać już. Zabijcie detektywa. No nie ma. No nie macie co udawać, jesteście we dwójkę tylko tego. Wy to jesteście, wiecie, takie, mi się powiedział... Ja to zabili jedną osobę, no. A resztę zabił detektyw. Zginąłem. No właśnie mówię, nie? Wszystkich zabija detektyw. Ładnie zginąłeś. Bloody is fuck. Jak ty zginąłeś? Bo no sam się zabił, połapkę. Sobie pułapkę. Nice. Ale to było dobre. Ale tu Bisiu nie skacz tak, bo wymyślisz, jakbyś był jakiś... Ale tak w ogóle, ale czy nie morderca ma szansę dojść do Bloody'ego? Właśnie muszą się znaleźć, co? Idźcie na górę. Już się widzą. Chyba nie? Nie widzicie? Wiesz, nie, no, ja to liczyłem, to że wy przyjdziecie na tą imprezę, bo ja tam drony zrespiłem. A. Fajnie, że... Skąd tu jesteś? Chłopy, fakt. To było zamknięte. No, Blady leci. Wleciał. Czy to Superman? Czy to samolot? Nie, to Blady. Zobaczcie, ile mam HP. Nie? No nie masz HP. Jetpack. O, co to? Co to było? Zabił co się. Co to było? Sam ty się zabiłeś. Ładnie. Czemu się pozabijaliście? No się zabił, no kurde. No bo nie chciałem, żebyś ty mnie zabił. Nie gadaj w grze gadasz, morda. O, jakaś pułapka. Ale ja widziałem, że ty, że to nie byłeś. Adi, gadasz w grze. No, ja gadam w grze? Adi, stąd gada w grze. Czekaj. No mówię, Adi. Ale była dobra, ale dobra runda była. To ostatnia runda, nie? Wszystkim wyznałeś to. Last round. Przycisk. Ale że do nikogo nie strzeliłem, żeby nie było. No nie, rzeczywiście. Jak nie strzeliłeś? Ja dostałem od ciebie raz. Dobry kumpel do terrorysty. Dobry ziomek detektyw. Dobry kumpel detektyw, no. Upilnował porządku, nikt nie zginął. Dobry kumpel z rąk terrorystów. Tak to jest, kiedy się nie słucha porządku. To znaczy chodzenie za detektywem to jest łamanie prawa. O, ej, it's a good spot for hiding, man. No chodź tu tyle dobić, chodź. Spalimy sobie to. Nie! No ale powiedzmy, że to... tu się da wejść. Ej, żeby on szybciej wybuchnął. O nie. To jest typowe detektywistyczne zrobienie. Dobrze. Ale zrobienie tak się składa, że jest... Co to? Ej! Panie, co to było za zabijanie? Adzisław, oskarżony o morderstwo! Myślałem, że Paweł chce mnie tutaj wrzucił mnie specjalnie do tego smoka. Adzisław, oskarżony o morderstwo! Jezus, moje, tylko grze, nie ruszać się, Adzisławie! No proszę cię. Where you at, guys? Jesteś oskarżony o morderstwo w imieniu prawa! Czyli to tak nie działa. Zabij go, detektywie. Tu jestem. Zginąłem. Gdzie jesteście, chłopaki? Zabił mnie najlepszy morderca. Wyjdź pod ich oczami! Nie strzela do mnie, strzela! Umrzyj go! Plaga jest oskarżona o morderstwo! Nieprawda! Nie jestem oskarżony o morderstwo, nikogo nie zabiłem. Wow! Jeszcze. Zabijcie go. To tak, mamy dwóch oskarżonych. Diabełu, Plaga i Adzisa są oskarżeni o... Adzisa jest oskarżony o morderstwo. Gdzie ty masz dwóch? Dobra, a Plaga jest oskarżony... A Pla Diabełu zabija wszyscy! Ja oskarżam was wszystkich! Wszyscy oskarżeni! Teraz! Za dużo wiadomości naraz, mój się przegrzewa. Adzisowie! Oni są mordulcami chyba! Mordulce! Ja bym użył mocy matematyki, jeden z was jest jeszcze normalny. No, zakładam, że normalnym jest Adzisa wyjątkowo. Chodziomek. Ja żartowałem z tym oskarżeniem, uciekaj stąd, uciekaj, jeśli ci dupa jasna! Nice. Ładnie! Ja to się zabiłem spadając. A my sami się powybijali. Dobry ziomek, traitor, Plaga i drugi wyrżnie... Adzisław, nie zabijaj niewinny, kiedy jesteś... Ale wiesz, jak to dziwnie wyglądało, wiesz, stałem w dymie, Paweł tak, wiesz, patrzył się najpierw w dół,
Popatrzył się na mnie. O, broń, o, gnojek czarny był. O nie, on był czarny. To co, już to tyle chyba, nie? No, nie, no tyle, co ty, weź się sami, dawajcie jeszcze rundka. Jedna finałowa runda, dobrze, no, fajnie dobra, się gra. Finałowa rundka, okej. Okay. Pytaj, dobra, ale, mapa, aby już się nie kończyć. Ziomek stoi w dymie i nagle jest czarny. No to musiałem strzelić. No tak, raz, to, tak to działa właśnie. No wiesz. Dobra, zachowujcie się bardzo agresywnie. Panie Pawle, proszę tym razem nikogo nie zabijać. Odsuń się ode mnie w ogóle. Strasznie agresywnie się zachowujecie. Zaraz zostanie zadecydowany, kto jest zdrajcą. Hadesiak. Ja byłem przed chwilą. Ostatnio ciebie w ogóle nie było. No bo ja ginę sam. Dobra, jestem niewinnym, więc proszę tym razem zachowywać spokój. Bam, bam. No kłamie, bam, bam. Ła, palej się! Kto rzucił granat na środek? Ale to wcześniej rzucili, jak było. Biuro szeryfa otwarte. Boli. Wow! Panie Pawle, dobra, mam nadzieję, panie Pawle, że nie jest pan zdrajcą. Ty znowu jesteś, odsuń się ode mnie. Panie Pawle, mam nadzieję, że nie jesteś zdrajcą. Prawda, że nie jesteś zdrajcą? Nie jestem. Uwaga, wrzucę wam bombę. Jest bombą nam chodził. Ta bomba panie, może nie zadziała. Panie Pawle, nie jesteś pan zdrajcą, co nie? Ej, 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 ej. Ej, otwórzcie okno, otwórzcie na okno. Otwórzcie tam okno. Otwórz okno. Otwórzcie okno. A, zaraz nie wchodzę. Otwórzcie ten bunkier. Ja to wpadłem w ten, Grant, to jest a, najlepsze. A, to jest, jest detektywem, już miałem cię na to oddzielać, nie? Jestem detektywem, spoko. Chronię cię. Już? Poczekaj, diabełu. Jak to co to za strzelanie do niewinnych ludzi teoretycznie? Ja? A w kogo on strzelił? Ale chciałeś, miałeś taki zamiar. Panie Pawle, no, co pan tam czuje? Jak to weź? Panie Pawle, to jest bardzo niewinne z pana strony. Nie, 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 spoko. No. Piotrek, czy jest kierzuszka? Tak. Kurde. Panie Pawle, co pan knuje? No patrz na broń. Proszę, proszę powiedzieć prawdę. Jest pan niewinny czy winny? Dziwnie za mną jestem biegasz. Innocent. No, typie, patrz. Mówię ci. Szukam tylko dymu. Ej, Piotrek, jak wejść Piotrek, na górę? Piotrek. No. Zaufaj mi. O, amunicja. Wyrzuciłem nawet broń. Aha, rzeczywiście godne zaufania. O, słychać strzały. Tutaj podniosłem inną przez przypadek, ale nieważne. Słychać strzały. Co to jest? Słychać strzały, ludzie giną. Azirowski słychać jest. Cię, nie? Jeden osobnik, który jest cicho, jak jest zdrajcą właśnie. Tak? Nie powiem co, bo słychać jego nie słychać. Nie, bo ja siedzę z nim tutaj. No, no, właśnie, właśnie. A może jest to 100%? A może jest coś po prostu nie żyje? Nie, no. Aaaa! Hadesiusiak? Hadesiak, przyznaj się. Co mam się przyznać? Hadesiusiak is dead. Weź tam się schować do tego pokoju, bo chcę przejść tylko chwilę. No, dobra. Azirowski? Nie, no co, tak patrzę, co ty robisz, nie? No, 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 no. Where are you guys? Co ty podstępny, panie Pawle? Nie, to nie ja jestem. Ło, pozabijali się. Ej, co ty tam nie jesteś? Laga, bo tu jest ciało jakieś. Profilaktycznie rzuciłem. Widzicie? Buzia mi krwawi, no chłopie. No, 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 sami no, się pozabijali. Tu jest ciało do zbadania. Pójdę je zbadam i dostanę heada, tak? Ej, kto nacisnął jakiś przycisk teraz? Piotrek! Ej, kto nacisnął teraz jakiś przycisk? To jest. Jestem, ale... Kto nacisnął jakiś przycisk w przeciągu ostatnich 10 sekund? Bo ja coś sobie... Czekaj, czekaj! Kto jeszcze... Jest... Hadesiak nie żyje, tak? No ja fruwam sobie po mapie. No co to za zabijanie? No, ej, czy ktoś nacisnął jakiś podejrzany. Przycisk, bo odkryłem sekret. Weź się zarzuć na chwilę. Terrorysta tu leży. Podejdź do mojego ciała. Hadesiak był terrorystą. To niestety Adziorowski niewinny zginął, no ale cóż, no. Tak to bywa, taki zawód po prostu. Ej, weź zabij tego ptaka, zabij tego ptaka, diabełu. O nie, nie, don't you fucking dare. Gdzie jest ptak? No tutaj plaga, chodź, zabij ptaka. To jest bomba, typie. Nie. Gdzieś tak. Kiedyś... Bombę? To jest bomba. A. O, chyba leży na was. Tak się wkurzył. No właśnie. Co wy z ptaszkami się bawicie? Ej, ja mam takie pytanie, czy ktoś... Co ty no... Co ty... Chyba ktoś kłamał. Chyba ktoś tu kłamał, nie? Chyba jakiś Paweł jest tutaj. Mi się zdaje, że plaga jest. Kurde! Zabij go! Brawo! Pięknie! Ej, Hadesiak, czy ty nacisnąłeś jakiś przycisk? Nie. Wcześniej, wtedy kiedy mówiłem o przycisku. Nie, wtedy nic nie nacisnąłem. Ponieważ ten bunkier otworzył się dach. Jest jakieś tajne wejście do bunkra. A to był fake korps! To był fake korpsy. Dwa hadesiaki leżą, patrz. No były fake. Ja tylko tak czekałem, aż ktoś tamtędy przejdzie, nie? Jej. Ja akurat przyszedłem ze swojego bunkra, co nie? Ale dobrze, ale właśnie ktoś mi się... Ty użyłeś tutaj pułapki jednej, byłeś w kontenerze w środku. No tak. Ja na początku sam się na to złapałem, że... No dobra, to chyba tym akcentem możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Elo, elo. No, cześć. Siemano, cześć.